Jest z nami trener Konrad Kucharczyk. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Trenerze, czy czuje pan presję kibiców w walce o czwartą ligę? Sądzę, że tak, którą żeśmy sobie sami narzucili, więc to jest coś naturalnego w mojej ocenie, ponieważ to jest jakby taka kwintesencja tego, że zależy nam na tym, co robimy, a nie tylko jesteśmy. Runda jesienna zakończona na pierwszym miejscu w lidze. My uciekamy, inni nas gonią. No to jest trudniejsze. To jest trudniejsze, ponieważ czy gramy z zespołem z dolnej części tabeli, czy za tydzień będziemy grali z górnej części lub silnym zespołem w naszym odczuciu, to zawsze jest trudne, bo co prawda jesteśmy zdani sami na siebie, ale oni chcą też po prostu wygrać. I ta presja, tak jak pan wcześniej powiedział, jest, bo my sobie ją też wytworzyliśmy. To nie ma tak, że się da zdjąć jak ubranie. Psychicznie zawsze łatwiej jest gonić niż uciekać. O tym właśnie powiedziałem. Natomiast no, jeśli chcemy, żeby ten zespół, tak jak założyłem i im to mówię, jak się uda awansować, gdzie bardzo długa droga, chcemy, żeby to był zespół w pierwszej, szóstej, czwartej ligi, to my musimy sobie z tym radzić. Oczywiście pewnie gdzieś jakaś wpadka będzie, bo pokalkulujemy to po prostu, bo to jest po prostu na tym poziomie, tak, sport sportem, ale na tym poziomie jednak nie mamy aż tak wybitnych zawodników, żebym sobie usiadł na ławce spokojnie i gdzieś tak tylko korygował. Sezonu, wynik dobry, 2-1 dla Markowi. Tak, wynik niezły, aczkolwiek powinniśmy ten mecz wygrywać 4-0 i nie przydarzyłaby się bramka na 1-2, która wpadła w 78 minucie, sędzia doliczył 5 minut, później do 5 doliczył 2, więc zrobiło się prawie 20 minut. Niby zespół gospodarzy nie miał za wiele, ale bramka padła z rzutu wolnego, wszystkich minęła piłka, gdzieś tam ktoś nabiegał, dobił i takich rzutów wolnych jeszcze mieli 2 bodajże, więc no, różnie się mogło skończyć, niby pod kontrolą, a mogliśmy przejechać z jednym punktem. Dzisiaj gramy z Wulkanem, Wulka Mlącka. Czy to wymagający przeciwnik? Historycznie patrząc, jeśli chodzi o to, co graliśmy na jesieni i na wiosnę z zeszłego roku, pada dużo bramek. Mecz wyrównany, jeśli chodzi o wynik, i wygrywamy dwukrotnie jedną bramką, więc sądzę, że taki niewygodny, gdzieś tam jakieś aspekty w jednym bądź drugim meczu były, które sądzę, że wyeliminowaliśmy, spróbujemy wyeliminować u przeciwnika i żeby dzisiaj nie było takiego meczu, bo równie dobrze może się skończyć jedną bramką dla przeciwnika. Nie jest to przeciwnik, który będzie walczył o awans, tylko sądzę, że ich celem jest utrzymanie, ale też mają cel, tak jak my, więc będzie trudno. Wiosennej zaszły duże zmiany? Nie, nie zaszły. Doszło dwóch zawodników, dwóch napastników. Jeden jest młodzieżowcem, drugi zawodnik doświadczony, Złomianek, wcześniej przeszłość trzecioligowa w Targówku. Miałem do czynienia z tym zawodnikiem, więc sądzę, że będą nie tylko uzupełnieniem, ale i wzmocnieniem. Dzisiaj natomiast żaden z nich nie gra od początku, bo gdzieś tam powtarzałem, że mam silną kadrę i jestem konsekwentny w tym, co robię, ale przede wszystkim, co mówię. Trenerze, ostatnio rozmawialiśmy o budżecie. Czy w czasie przerwy tej zimowej udało się wypracować, popracować nad budżetem? To znaczy tak, my jakby... Ja jako trener no, nie mam możliwości komuś czegoś narzucenia, natomiast rozmowy z miastem, z burmistrzem, z prezesem Mareckich Inwestycji Miejskich, z dyrektorami w klubie, dyrektorem Rękasem, Zalewskim,
Konradem Królem, kierownikiem klubu, sądzę, że były owocne. Na tyle, że mamy zapewnienia ze strony miasta. Już dostaliśmy zielone światło na jakieś stypendia dla chłopaków. Mamy też zielone światło na budżet na czwartą ligę. Pan burmistrz też powiedział między słowami, że infrastruktura klubu będzie rozbudowywana na wymogi trzeciej ligi i też to powiedział, że chciałby, żeby w niedalekiej przyszłości w Markach powróciła trzecia liga. Więc no, jeśli jest taka wola władz miasta, no to my tylko musimy na boisku dawać miastu argumenty, żeby później gdzieś tam w zaciszu rozmawiać o konkretach finansowych. Wiosenne. Żebyśmy wygrali każdy mecz minimum jedną bramką i chłopcy, którzy borykają się z mikrourazami, jak najszybciej wrócili. Myślę, że to jest najważniejsze. Te dwie rzeczy zostaną spełnione, no to sprawa będzie oczywista. Życzymy tego ja i widzowie Tobi Marek i myślę, że wszyscy kibice i fani piłki nożnej. No i oczywiście szczęścia. No jest potrzebne. W każdej dyscyplinie sportu jest trochę odrobinę szczęścia potrzebne, natomiast jeśli są umiejętności, to jeśli nie możesz wygrać, nie uda się wygrać 3-0, no to wygraj 1, bo te umiejętności jednak przeważają. Ale to szczęście jest potrzebne na kilku płaszczyznach. Napastnik. Dzień dobry, panie Danielu. Witam. Panie Danielu, niestety w rundzie wiosennej był pan kontuzjowany. Czy czas zimowy sprzyjał pana przygotowaniu do rundy wiosennej? Tak, myślę, że wszystko poszło w porządku. Otrzymałem znakomitą pomoc od Michała Trzaskomy. Rehabilitacje przebiegły w jak najlepszym stopniu. Jest pan dobrze przygotowany do rozgrywek. Tak. W pierwszym meczu wyszedłem w pierwszym składzie. Cały mecz zagrałem bez żadnego bólu w kolanie. Także myślę, że to jest dobry prognostyk na dalszą część rundy. A panie Danielu, czy nasz zespół trapią liczne kontuzje, czy raczej na szczęście chłopaki radzą sobie? Na szczęście nie mamy problemu z kontuzjami. Jest kilku oczywiście chłopaków kontuzjowanych, ale to nie są jakieś ciężkie kontuzje. To raczej drobne urazy. Jak pan ocenia nasze szanse na zwycięstwo w lidze, prowadzenie i otrzymanie oczywiście tego prowadzenia do końca rundy wiosennej? Jak najbardziej jesteśmy przygotowani do tego, żeby awansować do czwartej ligi oraz na to, że w czwartej lidze powalczymy o wyższe cele niż tylko utrzymanie. Presję kibiców. Myślę, że wszyscy chcielibyśmy awansować do tej czwartej ligi. Cały klub pomagają nam w tym. I wszyscy optymistycznie nastawieni dokładnie. Będzie. Myślę, że cel do zrealizowania jak najbardziej. Mamy aktualnie pozycję lidera w tabeli, aby tak jak do tej pory pracować na treningach i myślę, że będzie wszystko w porządku. I oby się to nie zmieniło do końca rundy wiosennej. Oczywiście. Panie Danielu, dziękuję bardzo za spotkanie. Mam nadzieję, że strzeli pan niejedną bramkę w rozgrywkach. Dziękuję bardzo również. Do następnego spotkania.